Może szybciej jeszcze zrzut ekranu. Lecimy. A tylko drzwi jeszcze zamknij, nie? A czym jest to przyciemnienie? Ctrl-I. Z tym railu mam pod coś innego to ustawione. Jazda bezprądowa. Prądowa dozwolona. Oczywiście słuchamy się wskaźników. Z wjazdu? Czemu? Ale ryciny są przed nami, dobrze. Czyli bez wyjazdu, ale... Czy myślę, że... Po prostu to jest jakiś przystanek przed wjazdem na stację? No mniej więcej już jakieś wyczucie długości tego składu mam. 5 minut dalej opóźnienia. Cóż, zdarza się. Przelot przez Ryciny podany. No i super. Cieszymy się bardzo. Widzę, że za 20 minut nasz czas antenowy przedłużonego streama się kończy. Ja to myślę, że naprawdę będziemy tu siedzieli jeszcze długo, a długo, a tu... Proszę bardzo, tylko 20 minut zostało.
A dla kogo? Podany wjazd, ale dla kogo? Kończę, tyle pociągów jeździ. Siadomyś. Dobrze, stoimy. 5 minut. Gotowo do odjazdu. Zamykamy drzwi i lecimy. Z maksymalną dozwoloną prędkością. Jak najbardziej jest możliwa, tak samo jak w darmowej maszynie, ani w płatnym Simrailu. Simrail wygląda trochę lepiej, w Simrailu jest nawet aktualna godzina, aktualny mniej więcej ruch pociągów po całej centralnej magistrali kolejowej. Tutaj można sobie po prostu wybrać w zakładce scenariuszu, o której godzinie chce się jechać. A wybrałem domyślną, która jest dedykowana. Tak, co by nie było za ciemno, a nie za jasno. Znowuż jazda bezprądowa. I zaraz będziemy się zatrzymywać, bo Kujacin przystanął przed nami. No, ładnie. A skąd wiem, bo był wskaźnik informujący, że się do tego przystanku zbliżamy. Drzwi się otwierają, jest pięknie.
pole. Fajna stacja pole. Ciekawe, gdzie w polu? Po co im stacja w polu? O, moje miejscowości jest na przykład miejscowość Paryż i Wenecja też. Nie wiem, kto wymyślił te nazwy, no ale... Do Paryża mam 20 km. No mi skrupina, nie wiem w sumie. Taki mało orientacyjny dla mnie kierunek. Mi skrupinia, łączę ile lat temu ja byłem. Z 10 co najmniej. Nie pamiętam ile tam było kilometrów. Czas na 40, hamujemy. Idealnie do semafora wyhamowane. Czemy no sobie do Jerzynianki. Jeszcze powinniśmy zdążyć przejechać kawałek 140 km na godzinę. Zanim się skończy nam czas antenowy.
Aż tak? Wyłączmy po cicho tempomat. Wierzmy, cały skład wyjechał oczywiście dla rozjazdów, co by się nikt tutaj nie miał wątpliwości. Mieliśmy V-Maxa. Stoimy. Stacja Jerzynianka. Ktoś mi kiedyś powiedział, że zanudzam na transmisjach. Teraz nie było możliwości. Najmniej tak napisał. Ostra jazda bywa, nie? Przepisowa, ale ostra. 51, 4 minutki opóźnienia i tak 3 mieliśmy to nadrobić. Ale jeszcze wyjazdu nie mamy. Stacji niestety. Wy czemu jedzie tu pociąg dziś? A jedzie. Nawet wjazd podany. Regio. Ale przyspieszone jak dziś, bo ze składem wagonowym. Ciekawe, czy możemy sobie pojechać takim składem wagonowym? Jest taki scenariusz? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Nie, niestety nie jesteśmy w stanie przejechać sobie takim składem regionalnym. Hamowanie awaryjne, no już kiedyś było, no szybciej. Pan sobie zobaczy. Znaczy hamowaliśmy, no. Ten gdzie wjeżdża?
tutaj. To jest ciekawostka. No, dostaniemy ten wyjazd, czy nie? Skomunikowanie? O, proszę. No i tak powinno być. Akurat dojedziemy do Borowej. Czas transmisji nam się skończy. Tam będziemy musieli przekazać skład innemu maszyniście. Dobra, lecimy. Dokładnie, zaspało mu się trochę. Jedziemy 140 równe. Przed nami jazda bezprądowa. I zresztą stacja Borowa.
Dobrze, i w tym miejscu, drodzy Państwo, zakończymy naszą transmisję. Tak jak mówiliśmy, czas się skończył, dojechaliśmy do najbliższej stacji. Dzisiaj żadnych przedłużeń nie było. Myślałem, że ten specjalny live na 400 subskrypcji potrwa jednak trochę dłużej. No ale cóż, szło nam zakończyć go teraz. Więc myślę w takim razie, że to by było na tyle. I do zobaczenia już na następnej transmisji. Na razie, cześć, pa, pa.